Halo, halo, halo. Już wystartowaliśmy. Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym live'ie czwartkowym z cyklu Beauty. Dzisiaj mamy super gościa. Mamy Agnieszkę Lesień, która jest personalnym trenerem. Więc poczekamy też chwileczkę na to, aż więcej osób zacznie tutaj do nas dochodzić. Są lekkie opóźnienia, jak to zawsze bywa, jeśli chodzi o live'y. Widzę, że już są pierwsze reakcje. Witamy Marcina Kamodę. Marcin jest tym stałym punktem w naszych live'ach. Tak, już witamy serdecznie. Tak, Marcin już skomentował. To za chwileczkę zaczynamy. Tak, następne osoby już do nas dołączają. Też taką mamy troszeczkę godzinę inną. Do tej pory nasze live'y były o godzinie 19. Natomiast o godzinie 19 wszyscy już teraz robią live'y, więc się po prostu okazuje, że godzinę 19 mamy nagle 10, 12, 15 live'ów w tym samym czasie. Stąd stwierdziliśmy, aby live'y robić leciutko wcześniej, tak? Czyli o godzinie tej 18:46, 45. To troszeczkę pomaga, bo ten tłok z tymi live'ami wtedy nie jest taki wielki. Agnieszka, bardzo bym ciebie prosił, jakbyś mogła się nam przedstawić, powiedzieć, czym się zajmujesz i od kiedy się tym zajmujesz? Tak więc witam serdecznie. Dziękuję SN Account za zaproszenie na live'a. Bardzo mi miło i bardzo się cieszę, że mogę tutaj uczestniczyć w tym live'ie. A więc tak, jestem personalnym trenerem. Jestem personalnym trenerem tutaj w Coventry w Anglii. U nas pracuję na Pure Gym Skydon, czyli tutaj w Coventry. Ogólnie personalnym trenerem jestem od stycznia tego roku, czyli dość niedługo, kilka miesięcy pracuję w tej branży. Skończyłam też dietetykę, rozpisuję jak i treningi personalne, tak i diety dla swoich podopiecznych, jak i swoich klientów online. Rozumiem, super. Bardzo dużo się mówi ostatnio w ogóle o zdrowym trybie życia, o zdrowym jedzeniu, o tym, żebyśmy ćwiczyli. Taki jest powrót, tak? Kiedyś nie trzeba było mówić ludziom, żeby ćwiczyli, bo wszyscy byli fit, natomiast teraz trzeba wszystkim mówić, żeby ćwiczyli. Jakbyś mogła powiedzieć tak naprawdę, czym dokładnie taka osoba jak ty się zajmuje, personal trainer, czy ty stoisz i komuś pomagasz wyciskać na sztandze, czy jak to wygląda? Tak by fajnie było. Ogólnie nie, zajmuję się dopasowywaniem treningów do każdego indywidualnie, czyli każdy z nas ma swój inny cel, tak? Niektórzy chcą zrzucić zbędne kilogramy, niektórzy chcą przybrać na wadze i tak dalej. Tak jak i trening, jak i dieta, one są dobierane indywidualnie pod każdego klienta. To znaczy tak, oczywiście, jeżeli ktoś wymaga pomocy przy wyciskaniu, to pomagam, Okej. aczkolwiek pierwszym takim czynnikiem to nauczyć te osoby, jak trenować, co trenować i co jest odpowiednie pod ich zapotrzebowanie tak naprawdę. No tak, no wiadomo, że to jest bardzo istotne i to jest chyba twoja odpowiedzialność, żeby te wszystkie rzeczy, które tym klientom pokazujesz, robili to w taki sposób, żeby nie doznali żadnej kontuzji, bo tak Tak. naprawdę to chyba leży na twoich barkach, aby ta osoba po treningu wyszła zmęczona, ale odpowiednio zmęczona i niekontuzjowana. To jest na pewno. A Dokładnie. słuchaj, jakbyś mogła powiedzieć, od czego to się wszystkiego zaczęło? Dlaczego w ogóle, co, tak wstałaś rano i mówisz, no dobra, to będę personal trainerem, bo to jest fajne, poruszam się trochę, pójdę sobie na siłownię i zarobię jakąś kasę. Jak to u ciebie było? Od czego się zaczęło? Nie, no tutaj troszkę inna historia. Ja sama zaczynałam ćwiczyć. Zaczynało się to kilka lat temu, dobrych kilka lat temu, gdzie ważyłam jeszcze sporo więcej niż teraz, bo zaczynałem swoją walkę, przygodę z fit, na początku przygodę. Waga moja osiągała 92 kilo. Tak więc tutaj zaczęłam, chciałam coś zmienić po prostu, już miałam Nie, nie dość. mogę sobie ciebie wyobrazić w wadze 92 kilo. To Oj, musiało być oj, no naprawdę. było. To, a Tak ile więc teraz ważysz, jak mogę zapytać? teraz ważę 70 kilo. No to jest ogromna Tak, redukcja. tak, Ogromna tak, redukcja tak. tego wszystkiego. Czyli można. Tak, oczywiście, że można.
Oczywiście, że można. Oczywiście, że można. Ja zaczynałam tą przygodę tak, żeby zrzucić, żeby poczuć się lepiej, żeby coś zmienić, żeby móc po prostu poczuć się lepiej w własnej skórze. Tak więc tutaj to było moim takim punktem docelowym. Aczkolwiek przewinęło się wiele diet, wiele treningów, wiele porażek, zwycięstw, sukcesów i tak dalej. Aczkolwiek od kilku lat ćwiczę tak systematycznie cały czas. Czyli z mojej pasji, tak naprawdę moja przygoda przerodziła się w pasję, a z pasji któregoś po prostu dnia tak sobie stałam w pracy i myślę, kurde, chyba to jest to, co bym chciała w życiu robić. No i tak postanowiłam, że skończę kursy na personalnego trenera, jak i dietetyka. No i tak jestem, tak wystartowałam. Super, bardzo fajnie tutaj powiedziałaś o tym, tutaj mamy komentarz, że kobiety się o wiek i wagę nie pyta, więc jeszcze się zapytam tylko o wzrost, to wtedy sobie porównamy tą wagę do wzrostu i będziemy mieli obraz ciebie, tak? Więc to fajnie powiedziałaś, że miałaś wzloty i upadki. Czy to było tak, że faktycznie jak zaczęłaś to ćwiczyć i robić, wszystko szło, bo tutaj żeśmy wcześniej rozmawiali, że de facto to się to trwało około 2 lat i straciłaś 20, tam prawie 4 kilogramy, czyli kilogram miesięcznie. Czy to tak było równo? Co miesiąc, bam, kilogram, 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 kilogram. Czy były takie Nie. właśnie, że spadłaś, potem znowu waga wzrosła i tak dalej, i te tak, twoje tak. problemy, które miałaś? Tak, tak. Dokładnie tak było. Po prostu też była ta, co nawiązując do naszego tematu, ta motywacja po prostu. Też nie byłam na tyle świadoma tego, co robię, po prostu ćwiczyłam. Były miesiące, gdzie ćwiczyłam parę miesięcy, były momenty, gdzie nie ćwiczyłam parę miesięcy, później ćwiczyłam miesiąc, miesiąc nie ćwiczyłam. I tak to skakało. Dlatego też wiem z własnego teraz doświadczenia, że tą wagę mogłabym zrzucić w dużo krótszym czasie, aczkolwiek człowiek uczy się na błędach, tak? Uczymy się na błędach, wyciągamy wnioski, tak więc teraz wiem, że jest to możliwe w krótszym czasie i widzę po swoich podopiecznych, którzy też tracą kilogramy. Aczkolwiek, no jak mówię, tutaj u mnie to wyglądało, że ćwiczyłam jakiś czas, później nie ćwiczyłam, aż w końcu weszłam w taką systematyczność od kilku lat, gdzie cały czas ćwiczę, tak? Rozumiem. Czyli tak jak tutaj powiedziałeś, czy ty jak zaczęłaś ćwiczyć, jak sobie postanowiłaś zrzucić tą wagę, przepraszam, to czy ty miałaś personalnego trenera, czy ty na przykład chodząc, nie wiem, na siłownię, czy tak jak zaczynałaś to uprawiać, czy się komuś przyglądałaś, się pytałaś, jakie ćwiczenia masz wykonywać, co masz wykonywać, bo często jest tak, że faktycznie wchodzi, to niejednokrotnie sądzę, widzieliśmy tu wszyscy śmieszne filmiki na Facebooku czy na YouTubie, jak ktoś wchodzi na siłownię i chce w 2 minuty zrobić wszystko, wszystkie rzeczy. Jak to było u ciebie? Czy ty miałaś kogoś, kto tobie pomagał? Na początku, jak zaczynałam, nie, ćwiczyłam z kolegą, ćwiczyłam z kolegą, ćwiczyliśmy sobie i tak dalej. Aczkolwiek później miałam takiego przyjaciela, kolegę, który był też personalnym trenerem, no i bardzo dużo mnie nauczył, bardzo dużo mi pokazał, bardzo dużo rzeczy się od niego nauczyłam. Później nie można nazwać tego współpracą, bo nie był jako tako moim prywatnym, personalnym trenerem, ale dużo mi pomagał, tak? Dużo mnie na pewno nauczył, dużo doświadczenia od niego zyskałam, czym właśnie z tego przerodziło się to w pasję, bo tak naprawdę zaczynałam rozumieć, co robię dobrze, co robię źle, co powinnam robić, a czego nie powinnam. Rozumiem, czyli u ciebie tego typu rzeczy wyszły tak, Czasami chyba naturalnie, co? Też wychodziło, tak, że nagle dokładnie. Zróbmy to czy tamto. Czy ty już wtedy myślałaś, że to będzie fajna sprawa, tak sobie pracować jako taki personal trainer, pomagać ludziom i być też samemu tak zdrowym, sprawnym, bo to nie jest tylko tak, że ty stoisz i mówisz tak jak taki SS-man i mówisz, dobra, teraz 20 pompek, szybciej, szybciej, tylko że domyślam się, że także pracujesz i ćwiczysz wspólnie z nimi. Tak, jeżeli chodzi o personalne treningi, często ćwiczę ze swoimi podopiecznymi, aczkolwiek zazwyczaj z tego względu, że też muszę patrzeć na wykonywaną technikę, na to, jak te osoby ćwiczą i tak dalej, to też tak naprawdę nad nimi stoję i patrzę, jak oni to robią i mówię, co mają robić i czy dobrze robią, czy nie.
Aczkolwiek no, sama ćwiczę, sama dużo ćwiczę, bo praktycznie codziennie. Mam zajęcia też grupowe z ludźmi, którzy przychodzą do nas na siłownię, do Pure Gyma. I tak naprawdę to nie jest tak, że stoję i dyryguję, aczkolwiek pomagam tym osobom, żeby wiedziały, jak robić dobrze ćwiczenia, jak czego nie robić, co jest odpowiednie, co nie, nie? No właśnie, bo można sobie zrobić bardzo dużą krzywdę, jeśli chodzi o ćwiczenia, bo możemy ćwiczyć partie mięśni, czy partie, których nie powinniśmy, albo nie powinniśmy zaczynać od tego. Jak wygląda, tak jakbyś mogła opisać twój taki typowy dzień pracy? Wybierz sobie jakiś dzień i go opisz. Jak to wygląda taka praca z klientem? To tak, jeżeli mam kilku klientów dziennie, wygląda to tak, że rano staram się mieć rano klientów, umawiam się z nimi na daną godzinę, trening jest wykonywany godzinę, tak więc przez tą godzinę trenuję z jedną osobą, poczynając od rozgrzewki, ćwiczeń typowych na zapotrzebowanie, później wiadomo, że ta osoba kontynuuje, ja jej pomagam, po godzinie czasu powiedzmy mam przerwę, bo mam krótką przerwę, tam 10-15 minutową, mam kolejnego klienta, no i tak wygląda moja praca, tak? Kilka godzin, staram się kilka godzin do 4-5 godzin dziennie pracować, po czym zazwyczaj już po wykonanych personalnych treningach robię swój trening indywidualny. Tutaj powiedziałaś, czyli dla każdych, dla wszystkich, którzy nas oglądają, mówią, super, będę zdrowy, fajnie będę się ożywiać, super wyglądać, ale to chyba tak nie jest, co? No nie, nie jest. To tak się tylko wygląda z perspektywy ludzi, którzy mnie widzą, powiedzmy, kilka godzin na siłowni. Aczkolwiek w gruncie rzeczy to wygląda tak, że pracuję tych kilka godzin na siłowni, później robię swój trening, wracam do domu i to wygląda tak, że cały czas pracuję, bo mam klientów, z których mam online, rozpisuję diety, z nimi mam kontakt, rozpisuję treningi i cały czas tak naprawdę wracam do domu, tak, fajnie, 4 godziny zrobione, wracam do domu, nie, siadam do komputera, siadam przy komórce i cały czas pracuję, tak jak na swoim social media, nad swoim profilem fanpage'u na Facebooku, tak i Instagramie, tak więc to jest ciągła praca, cały czas myślę nad tym, jak zrobić, żeby ludzi zainteresować, żeby ci ludzie byli ciekawi, żeby sami mogli się zmotywować do działania. Słuchaj, ja chciałbym tutaj powitać osoby, które do nas dochodzą, dają nam już komentarze, lajki, bardzo, bardzo Wam serdecznie wszystkim dziękuję. Widzę tutaj Dominika, Marcin, Basia, Robert. No, mamy tutaj Justyna, Sylwia, Iza, więc tych osób mamy sporo. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Pan Robert zadał nam fajne pytanie. Jak wygląda sprawa treningów dla osoby po przejściu bardzo poważnej operacji żołądka? Czy takie osoby są wykluczone z treningów? Czy takie osoby mogą trenować i mogą ćwiczyć? To też zależy, czym była spowodowana ta operacja żołądka. Tak naprawdę, czy lekarz wyraża zgodę na jakiekolwiek ćwiczenia i to też zależy od stopnia zaawansowania problemu, bo jeżeli to jest naprawdę duży problem, który może wpływać przy większym obciążeniu, czy przy obciążeniu fizycznym jakimkolwiek, no to taka osoba, no nie jest ona wykluczona, ale ma marne szanse na większość ćwiczeń, na wykonywanie większości ćwiczeń i tak dalej. Aczkolwiek nie jest z góry założona, że ta osoba jest wykluczona. Tak? Rozumiem. Bo to też czyli, jest zależy w tym od lekarza. Jakieś lżejsze ćwiczenia, więcej kardio, coś, co nie będzie obciążało tak mocno, czyli nie ma wyciskania ciężarów chyba w tym przypadku. Tak, to tutaj dużo trening łatwiejsze. Siłowy, tutaj trening siłowy przy takich typu problemach nie wchodzi w grę, aczkolwiek to też zależy indywidualnie, bo niektóre osoby po prostu. To zależy od problemu. Jeżeli naprawdę jest tutaj wielki, wielki problem, no to
To niestety z tym treningiem siłowym można sobie przesadzić i zrobić sobie krzywdę. Aczkolwiek to Rozumiem. też jest konsultacja indywidualna, gdzie każdy klient musi przedstawić swoje problemy zdrowotne, jak i problemy z przeszłości, jak i teraźniejsze, gdzie ja stwierdzam, czy taką osobę przyjmę do Aha, o współpracy, twoje czy nie. skrzydła czuł. Dokładnie, Dobrze, dokładnie. to tutaj jeszcze później, bo widzę, że pan Robert napisał jeszcze jeden dopowiedzenie. Natomiast Izabela nam zadała pytanie. Czy pracujesz z klientem w miejscu zamieszkania, czy to klient musi do ciebie przyjechać? Jak to wygląda? Czy jest tak, że możesz się umówić z klientem i nie wiem, biegać, skakać, czy klient musi przyjechać do ciebie na siłownię? Na tą chwilę pracuję tylko na siłowni, aczkolwiek teraz myślę nad tym, by też móc być takim mobilnym, personalnym trenerem. Taki mam plan i jakiś tam cel, tak więc może w najbliższej przyszłości będę mogła być mobilna, tak żeby móc dojeżdżać do klientów. Rozumiem. Dobrze, ja tu jeszcze widziałem, w międzyczasie było pytanie od Marcina Kamody, tutaj już chyba się pojawiło. Dlaczego warto się do ciebie zgłosić i w jaki sposób jesteś w stanie zmotywować osoby, które z tobą ćwiczą? Jak właśnie tutaj wracamy do tej motywacji, o której rozmawialiśmy, jak to robimy, jak motywujemy wszystkich? Motywacja, tak? Każda osoba, która do mnie przychodzi, ma cel. Czyli ten cel zakłada sobie z góry, tak? Czyli powiedzmy, chcę zrzucić jakieś tam kilogramy, tak? Czyli tutaj działamy na podstawie celu. Jest wiele ludzi, którzy po prostu chcą coś zrobić, ale sami tak naprawdę nie potrafią sprecyzować tego celu. Tutaj rozmawiając na wstępnej konsultacji zawsze pytam swoich klientów, pytam ludzi, z którymi współpracuję, co chcą osiągnąć, jaki jest cel tego, że chcą to osiągnąć, w jakim czasie by chcieli to osiągnąć, po czym no, musimy realistycznie spojrzeć na to, tak? Czyli wyznaczamy sobie czas, wyznaczamy po prostu cel, do którego chcemy dojść. Czyli jeżeli tutaj mamy do czynienia z rzuceniem kilogramów, tak, z rzuceniem wagi, ta osoba po prostu musi realistycznie spojrzeć na to. Czyli zazwyczaj swoich klientów pytam, co jest powodem tego, że po prostu chcą zrzucić tą wagę na przykład i coś zmienić. No i tutaj już się zaczynają kolejne pytania, gdzie tak naprawdę sami dochodzą do wniosku, że no kurde, no muszę to zrobić, bo chcę, tak? Co im daje motywację, wizualizują sobie swój cel jako już zrealizowany, też doradzam swoim klientom, żeby to robili, po czym po prostu ta motywacja cały czas działa, tak? Rozumiem, bo tak naprawdę chyba teraz przez to, że jesteśmy bombardowani w social media tymi wszystkimi pięknymi zdjęciami, które są wymuskane, to zrobiła się też taka chyba moda dodatkowo na to, żeby super wyglądać, ale to tutaj nie ma nic z tym złego, jeżeli właśnie będziemy wyglądali super i dodatkowo będziemy do tego sprawni fizycznie, będziemy zdrowi, będziemy się dobrze czuli, bo mamy wtedy więcej energii do działania. Ja słuchajcie, w międzyczasie wkleiłem również link na grupę Agnieszki, to jest grupa Healthy Fit and Motivation. Na tej grupie można się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. Twoje tu widzę live'y, twoi klienci prawdopodobnie pokazują, co jeść, tak jak i ty pokazujesz również co jeść. Więc zapraszamy wszystkich do zajrzenia do tej i dołączenia do tej grupy. A jak to właśnie wygląda? Bo tak jak powiedziałeś, tak. Znaczy klientowi robisz, układasz cały trening i układasz jemu też jedzenie. Czy to jest tak, że pytasz się go, czy lubisz gruszki? Aha, no jak lubisz gruszki, to ci tam wpiszę gruszkę. Czy to raczej ty narzucasz klientowi, że raczej to powinien jeść, czy się ze sobą no tam kłócicie? Nie, tego nie lubię, dobra, daj mi to. Powiem tak, każdego mojego klienta, jak indywidualnie, jak i online, bo też prowadzę online coaching, pytam o to tak naprawdę, czego sobie nie wyobraża jeszcze, za czym nie przepada, co lubi najbardziej, tak żeby tam dieta mogła być zbilansowana, żeby ona mogła być dopasowana indywidualnie do każdego. Bo tutaj nie chodzi o to, żeby zrobić copy and paste i każdemu wysłać to samo, tylko żeby dobrać dla tej osoby tą dietę,
tak dobrać, by ta osoba się tą dietą nie nudziła, żeby jadła z chęcią, i żeby po prostu po miesiącu czasu nie stwierdziła, kurde, no już mam dość, nie dam rady jeść tego ryżu z kurczakiem, no bo tak wygląda to w większości przypadków. Aczkolwiek nie, tutaj staramy się wszystko wliczyć w zapotrzebowanie kaloryczne, gdzie jeżeli wliczymy wszystko, ta dieta będzie urozmaicona, to każdy może się jej trzymać. A wiadomo, że są rzeczy, które lubimy, są rzeczy, których nie lubimy, tak więc to też zależy indywidualnie, tak? Niektóre osoby sobie nie wyobrażają czegoś zjeść, niektóre po prostu ubóstwiają, tak? By coś tam zjeść. Tak więc indywidualnie dobrana dieta pod zapotrzebowanie kaloryczne i pod tak naprawdę pod to, co dany klient wymaga. To na tym bardziej polega. Czy ty na przykład rozliczasz później tego klienta na zasadzie, czy dzisiaj zjadłeś owsiankę, czy i tak dalej, czy miałeś dwa snickersy, czy to jest też na tej zasadzie, że starasz się go tam skarcić czasami, jak coś odszedł od tej diety, czy to powiem tak przymykasz szczerze, oko? Nie, powiem szczerze tak, na początku w swojej współpracy z każdym klientem ustalamy to, że on jest szczery, czy ona jest szczera w stosunku co do mnie. Jeżeli zdarzy jej się zjeść, jeżeli zdarzy jej się wyjść spoza tam programu, który ma, bądź chodzi głodna, nie radzi sobie, bo takie przypadki też się zdarzają, to wtedy proszę te osoby, żeby były według mnie szczere i powiedziały prosto z mostu, z tego względu, że przychodzi na przykład tam miesiąc czy dwa tygodnie po tym, jak osoba zaczęła dietę i nagle nie ma rezultatów, tak? I ja nie wiem, że ta osoba zjadła te dwa snickersy, powiedzmy, a nic mi o tym nie powiedziała, tak? No to tutaj staram się szukać problemu, tak? Mogą być to problemy zdrowotne, mogą być to problemy, jakiekolwiek problemy hormonalne i tak dalej, tak więc zawsze ustalam to, że lepiej powiedzieć prawdę, bądź szczera, bądź szczery, a wtedy na pewno ta współpraca między nami się ułoży, tak? Rozumiem. Tutaj pan Robert jeszcze dodał komentarz, czy tutaj jak wygląda sprawa w wieku powyżej tam 50 lat wzwyż. Czy w tym momencie ta dieta również, jeśli byś układała taki program żywieniowy, również uwzględnia wiek, uwzględnia zawód, jaki się wykonuje i wszystkie oczywiście. inne. Tak, czyli to jest dobierane, bezpośrednio rozmawiasz. Czy musisz taką osobę, nie wiem, zobaczyć, zważyć, zmierzyć, czy jakie parametry potrzebujesz, żeby móc taką dietę, bo na przykład, nie wiem, może się okazać, że ktoś do ciebie się zgłosi, czy może się w ogóle ktoś zgłosić, tylko po dietę, po ustalenie jakiejś tak, diety, oczywiście. żeby jeść lepiej. Można. Tak, oczywiście, tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o tutaj o wyliczenie zapotrzebowania kalorycznego i ułożenia diety dla danej osoby, to pod uwagę bierzemy wiek, wagę, wzrost, wykonywany zawód, czym ta osoba się zajmuje, czy to jest praca umysłowa, czy fizyczna, tak jak i przebyte choroby, problemy zdrowotne i tak dalej. Tutaj wszystko bierzemy pod uwagę. Wszystko. Okej, czyli fajnie, bo tak naprawdę ktoś mógłby zacząć od poprawy diety i dopiero później ewentualnie wejść pomału, poznając Ciebie, wejść pomału w taką bliższą relację, aby móc zacząć z Tobą trenować, czy robić właśnie, tak jak tu w przypadku Pana Roberta, który tu właśnie pisał o tym, że osoba z ciężkimi problemami zdrowotnymi, stopniowo tak. zacząć, załóżmy, od diety, a potem robić jakieś mało kardio, nie wiem, spacer, tak, oczywiście. Kilometr Tak, oczywiście, dziennie, potem nawet półtora i tak dalej. Nawet zalecane takie dla osób z większymi problemami zdrowotnymi, jak właśnie przebytymi operacjami i tak dalej, to zacząć sobie od diety, bo tutaj dietą naprawdę można bardzo dużo zrobić. Bardzo dużo można dietą zrobić. Sama znam takie przypadki, gdzie po prostu na samej diecie ludzie bardzo dużo kilogramów zrzucają, bądź też przybierają. Jeżeli ktoś walczy z nadwagą, powiedzmy ileś lat, ta nadwaga jest dość spora, to wejście na zdrowy tryb odżywiania, na jedzenie w odpowiedniej kaloryce potrafi naprawdę zdziałać cuda. Naprawdę cuda. Dopiero później, jak już zaczynają się schody, czyli te ostatnie kilogramy, czyli powiedzmy waży 65, a chciałabym 62 i te ostatnie 3 kilo, zawsze to jest najgorszym etapem, wtedy można wprowadzić jakieś lekkie ćwiczenia, ale do momentu, kiedy ta dieta działa, tak naprawdę można bazować na samej diecie. Czyli generalnie, tak jakby powiedziałaś, że odżywiamy się źle, albo jemy
jemy takie byle jakie jedzenie, bo oczywiście wiemy o tym, że jakość jedzenia, nie wiem, pomidorów, ogórków jest inna niż była lat 20, 30, 40, ale smak mają inny i już wszystkie tak jakby kalorie i te inne minerały też mają inne, czyli można tym jedzeniem fajnie, a czy właśnie w tą dietę wklejasz jakiegoś tam Snickersa? Jeżeli jest taka potrzeba, to tak, aczkolwiek staram się bazować na produktach, które nie są przetworzone. Czyli tutaj z każdą dietą i z każdym klientem staram się działać na produktach, które nie były wcześniej przetwarzane, czyli na zdrowych produktach, które zawierają dużo witamin, minerałów i które są odżywcze. Bo tak naprawdę rzeczy, które są przetworzone, jak jakieś puszki, konserwy, Snickersy, chipsy i tak dalej, one nas zadowolą, ale nie na dłuższą metę. Tak naprawdę zadowolą nas na chwilę, a później dalej jesteśmy głodni. Takie puste wypełniacze chyba, tak? Którymi tak, się dokładnie. Po prostu najemy, wow, jest fajnie, ale one nie wnoszą nic dla nas do naszego zdrowia. Dokładnie. Więc to mamy tutaj pytanie od Anety. Ile razy w tygodniu trzeba ćwiczyć, aby mieć dobre rezultaty? Tak, jeżeli jest to osoba początkująca, to naprawdę można zacząć od dwóch, trzech razy, żeby zobaczyć fajne rezultaty, tak jak ja ćwiczę ze swoimi podopiecznymi. Aczkolwiek jeżeli to jest jakiś tam tryb zaawansowany, to tutaj można podziałać sobie już 4-5 razy w tygodniu, jeżeli naprawdę tutaj chcemy mieć bardzo duży progres. Aczkolwiek na początek zalecane to jest takie 2-3 razy w tygodniu, by móc się po prostu wdrążyć, żeby te bóle potreningowe nie były takie mocne i tak dalej, tak? Rozumiem. Dobra, to teraz mamy kolejne pytanie tutaj od Izabeli raz jeszcze. Takie trochę skomplikowane, ale wiem już chyba o co chodzi. Czy jak zaczęłaś działać w tym, co robisz, czy miewałaś jakieś wątpliwości albo takie rzeczy, że kurczę, chyba może to nie wypali. Takie momenty zwątpienia, po co ja to robię, czy to faktycznie jest warte? Generalnie odkąd zaczęłam pracę jako personalny trener, czyli tutaj już kilka miesięcy od stycznia, nie miałam ani chwili zawahania. Super. Nie żałowałam żadnej decyzji, nie żałowałam żadnej podjętej tutaj kroku w stosunku co do rozwoju mojej firmy, mojego biznesu, do rozwoju mojej marki. Miewałam momenty, że może się bałam, miałam taki dreszczyk emocji, że kurczę, a co będzie i tak dalej, ale nie miałam takiej myśli, że coś nie tak, że nie jestem szczęśliwa. Akurat pracuję w takim otoczeniu, w takim teamie, gdzie każdy z personalnych trenerów jesteśmy jak koledzy, przyjaciele i naprawdę żyjemy ze sobą super. Ja tutaj weszłam, tak, że tak powiem, z kopa, z dużego kopa. Moja pani menadżer w siłowni bardzo była zaskoczona, bo tutaj niektóre osoby potrzebują dużo czasu na to, by się rozwinąć. Rozmawiając z moimi kolegami po fachu, tutaj niektórzy naprawdę 3-4 miesiące potrzebowali, żeby rozwinąć firmę, żeby mieć swoich podopiecznych, żeby cokolwiek robić. Aczkolwiek no tutaj ja po paru tygodniach już miałam kilkanaście osób do trenowania, było to naprawdę takie wielkie boom, gdzie dalej staram się robić to, co robiłam i staram się dalej utrzymywać na tym samym poziomie, tak jak je zaczynałam. Nawet lepszym, wiadomo, bo człowiek się rozwija. Ale to też jest wszystko uzależnione od tego, ile pracujesz. Tak jak mówię, niektórzy pracują 4 godziny i wracają do domu, leżą na kanapie, a niektórzy wracają i pracują dalej, tak? Czyli, no dokładnie. Czyli budowanie marki tutaj też jest ważne. Jasne. Wiesz co, mamy teraz pytanie od Basi. Jak wygląda sprawa z wychodzeniem z diety? Nie znam tej terminologii, może ty będziesz widziała. Czy to już jest inny styl życia, czy tylko chwilowy plan w celu zrzucenia wagi? To zależy z jakiej wagi schodzimy i zależy jaki długi okres tutaj na tej diecie byliśmy, bo jeżeli tutaj naprawdę z dużej wagi,
i nagle wrócimy do trybu, który mieliśmy sprzed diety, czyli jakiegoś zdrowego odżywania, to te kilogramy mogą wrócić nawet ze zdwojoną siłą. Tak więc to też zależy, tak, to też zależy od tego, ile kilogramów, jaka dieta, jaki rodzaj diety, bo jest wiele rodzajów diet. Ja tutaj bazuję na zbilansowanej diecie, czyli jedzeniu wszystkiego, ale jest dużo różnych innych diet, gdzie wracając możemy mieć wiele, wiele skutków ubocznych, między innymi na przykład powrót wagi i to taki maksymalny, nawet podwójny powrót wagi sprzed zaczęcia diety, tak? Rozumiem. Bo wiesz co, to jest, rozpoczęliśmy mówić na temat diet, bo faktycznie ja co chwila widzę znajomych różnego rodzaju, którzy przychodzą, a mam teraz dietę, że jem tylko mięso, mam dietę, że piję tylko wodę i tak dalej, i tak dalej. Jak ty podchodzisz właśnie do tych wszystkich diet, których jest tysiące i każda jest oczywiście najlepsza, czy właśnie ta zbilansowana, jedzmy wszystko, ale w odpowiednich proporcjach. Jak to w ogóle masz właśnie jakby do czynienia z klientami co do tych diet wszystkich? Patrząc z mojej perspektywy i z tego, jak ja pracuję i co ja robię, to ja powiem, że ja na sobie chyba spróbowałam wszystkiego, czyli próbowałam diet niskowęglowodanowych, tłuszczowych, takich i tak dalej. Ale najlepszym sposobem jest dieta zbilansowana, czyli jedzenie wszystkiego. Jedzenie wszystkiego i wprowadzanie zmian, wprowadzanie różnych innych rzeczy, tak, żeby ta dieta się nie nudziła, żeby człowiek nie był znudzony, że znowu to samo i tak dalej. Ale jest wiele różnych diet, o których dużo też dobrych słów jest, tak? Czyli sama też ostatnio pierwszy raz próbowałam dietę niskowęglowodanową, jakoś tam tłuszczową. Efekty były fajne, aczkolwiek dużo też efektów ubocznych. Tak więc. Rozumiem. Znaczy w takim układzie, jak ty komuś wprowadzasz dietę, tak? Na przykład no, są ludzie, którzy są, można powiedzieć, bardzo mocno zajęci, ja nie chcę tu mówić, że są leniwi, mówię o sobie akurat, które no, nie lubią gotować, nie umieją. Czy na przykład ty w momencie, jak zrobisz komuś dietę, czy ty jesteś w stanie temu komuś dostarczyć te produkty? Proszę bardzo, tutaj są takie produkty. Czy masz takie coś u siebie w ofercie? Nie, tutaj nie, bo po prostu na to by mi czasu zabrakło i po prostu nie mam na to czasu, aczkolwiek każdą osobą, która sobie nie radzi, na przykład z jakimiś zakupami i tak dalej, zawsze tworzę czy listę zakupów, czy pomagam, czy ta osoba może zadzwonić, nawet będąc na zakupach do mnie, bo mój kontakt ze mną jest też praktycznie 24 godziny na dobę mam z podopiecznymi, czyli kontaktując się ze mną, mogą dostać listę zakupów, co mają zrobić. Jeżeli ktoś wymaga tego, że ja mam rozpisać, jak co dokładnie zrobić, jak ugotować, jak to zrobić, jak odcedzić makaron, no to piszę. Aczkolwiek powiem szczerze, że no już myślę, że na takim etapie tutaj każdy sobie radzi, że po prostu wie, jeżeli w danym nie wiem, obiedzie ma do czynienia z kurczakiem, pomidorem, tym, to wie, co z tym zrobić i wie, jakie danie może sobie z tym, jak sobie z tym poradzić, tak? Nie, dlaczego do tego nawiązałem? Ponieważ oczywiście zaczynamy to już od dłuższego czasu, tak? Nasze życie się zmienia, wiele rzeczy jest takich, że kupujemy już gotowe. No i ostatnio na rynku właśnie zauważyłem, że jest bardzo dużo firm, które proponują takie zdrowe żywienie, takie układają wręcz całe plany i komuś dostarczają bezpośrednio. Czasami nie ukrywam, akurat może nie super zdrowe, znaczy chyba zdrowe, ale zamawiamy na jakiś tydzień czasu, bo wiemy, że po prostu z biura nie wychodzimy, to żeby zjeść o jakiejś normalnej godzinie, a nie o godzinie 22, wracając z pracy robimy obiad, tak? Tylko to w tym momencie zamawiamy. Czy polecasz tego typu rozwiązania? Czy one są dobre, czy raczej unikać tego? Z własnego doświadczenia wiem i ja tak myślę, że to, co ugotuję, to wiem, co je, tak? Tak naprawdę nie wiemy. Nie wiemy, czy jest dużo cateringów, które wyliczają zapotrzebowanie, które wyliczają makro, które jest też niezbędne przy dietach, aczkolwiek no, to, co sami ugotujemy, wiemy, że to nie są produkty przetworzone, że to są produkty dozwolone na diecie i tak dalej, aczkolwiek dużo jest firm. Sama nie korzystam, miałam kilku podopiecznych, którzy korzystali,
Powiem tak, szczerze, po ile można jeść cały czas tego samego? Miałam naprawdę podopiecznego odkąd zaczęłam pracę do niedawna kilka miesięcy, który zrzucił bardzo dużo kilogramów. Był na takiej diecie przez chyba 3 tygodnie. Po 3 tygodniach stwierdził, że to jedzenie już jest nieświeże, że mu nie smakuje, że jest ciągle to samo i po prostu no, nie był zadowolony. Aczkolwiek nie wypowiem się jako na swoim doświadczeniu, bo sama nie korzystam. Rozumiem, rozumiem. Dobrze, widzę, że tutaj na razie jeszcze nie mamy większej ilości pytań. Pozdrawiamy wszystkich, którzy tutaj do nas dołączyli. Widzę Tomek, Patryk, Basia raz jeszcze, więc na pewno mamy dużo, dużo więcej osób. Jeżeli macie ochotę zadać jakieś pytanie, bardzo proszę. Ja również w międzyczasie umieszczę tutaj link do twojego fanpage'a, do którego też bym chciał zapromować, więc bardzo proszę, żebyście także się zapoznali nie tylko z grupą, ale i z fanpage'em i mogli zobaczyć, co z tych wszystkich jeszcze rzeczy, co jeszcze jest takiego ciekawego i dobrego, żeby pomóc. A takie już taka jakby ciekawostka, już tutaj dietą żeśmy zrobili wszystko, co dotyczy diety, wiemy o jedzeniu, że jesteś w stanie pomóc, a czy masz na przykład osobę, która startuje w jakichś zawodach? Czy masz kogoś takiego, który jest jakimś tam zawodowym sportowcem? Aktualnie na tą chwilę nie mam osoby, która startuje, ale prowadzę dziewczynę, mam podopieczną, oczywiście pozdrawiam, moja Lexi kochana, która ma zamiar wystąpić w zawodach w przyszłym roku. I też zaczęłyśmy współpracę już teraz drugi miesiąc, gdzie przygotowuję ją wstępnie do tych zawodów. Sama osobiście też w przyszłym roku planuję, już wiem, że to zrealizuję, też w zawodach będę brać udział, tak więc przygotowując siebie, tak jak i moją podopieczną tutaj, którą prowadzę, efekty mamy super, jeżeli chodzi o pierwszy miesiąc pracy, naprawdę ekstra, gdzie wiem, że z tej osoby jest potencjał. Dużo osób też by chciało się przygotować pod zawody, chciałoby coś osiągnąć, po prostu nie zdają sobie sprawy, jakie to jest poświęcenie, tak? Bo to jest bardzo duże poświęcenie, jak i psychiczne i pod względem zdrowia, tak? Bo nie oszukujmy się, to jest dużo pracy, dużo, dużo wyrzeczeń i bardzo, bardzo trzeba się skupić na danym celu, żeby to w ogóle zrealizować, tak? Rozumiem. Marcin nam tutaj, oczywiście niezawodny Marcin, pozdrawiamy Marcina raz jeszcze. No tak, oczywiście, pozdrawiamy. Czy uważasz, że będąc na grupie ma się większą motywację do działania? Czy to ma wpływ na to, że dłużej wytrwamy? Nie wiem, czy tu chodzi o grupę na Facebooku, że tam jest też parę osób, które się wspierają, czy o pracę jakby już fizycznie na siłowni w grupie, że jest nas 5 czy 6, czy we dwoje i się wspieracie w tym, dobra, to zrób jeszcze tam 3 więcej, dasz radę i tak dalej. Czy myślisz, że to jest lepsze niż takie zamknięcie się w sobie, idę i ćwiczę sam? Każdy ma indywidualne podejście do tego. Jeżeli chodzi o grupę, którą mamy na Facebooku, tak Marcin, tak, jesteśmy tam razem w grupie wszyscy, tak myślę, że o to właśnie pytanie ci, o to pytanie ci chodziło. Tak, wiele osób z grupy się motywuje tym, by razem się wspierać, by razem realizować cele. Mam dużo podopiecznych, którzy wstawiają swoje posiłki, swoje treningi, zdjęcia, jak i motywujące różne rzeczy na grupę, gdzie to im pomaga. Gdzie chciałyby motywować inne osoby. W końcu jest nas 1400 osób na grupie. Udziela też się spora rzesza ludzi, tak więc tutaj, jeżeli chodzi o grupę na Facebooku, tak, jest to wsparcie, są to porady, ja staram się też wstawiać dużo, dużo informacji, którzy ludzie mogą sobie korzystać z nich, a jeżeli chodzi o tutaj treningi, każdy ma indywidualne podejście. Ja na przykład wolę założyć słuchawki, zrobić sobie trening i po prostu dać siebie 100%, a niektórzy wolą mieć przyjaciółkę, kolegę, koleżankę, by z nimi ćwiczyły, tak więc to też jest indywidualna sprawa tak naprawdę.
Rozumiem. Mamy pytanie od Anety. Czy wskazane są odżywki białkowe w diecie, czy raczej nie? Właśnie tutaj też, wiesz co, bo tak naprawdę, okej, okay, personal trainer, tak, to jest osoba, która pomaga w zrzuceniu wagi, właśnie zrobieniu się bardziej fit, no ale sami wiemy, że tak jakby taka otoczka wśród osób ćwiczących na siłowni nie jest taka fajna, że tam jest bardzo dużo jakichś niedozwolonych środków, które pomagają nam to wszystko spalić. Jak to wygląda, czy to jest dalej, czy to jest mit, czy tak się nadal dzieje? No i tutaj też jakieś różnego rodzaju wspomagacze czy suplementy. Czy to jest akurat warte używania, czy lepiej normalnie zdrowo się odżywiać? Jeżeli chodzi o suplementację, osoby, które wymagają suplementacji, tą suplementację mają. Jednak jeżeli chodzi tu o jakieś podstawowe zapotrzebowanie, to tam jakiś podstawowy zestaw witamin i minerałów. Jeżeli chodzi o odżywki, jeżeli to białko nie jest tak bardzo, bardzo, jakby to nazwać, dopychane w diecie, tak, znaczy jeżeli to białko w diecie nie jest wystarczająco, że ta osoba nie może przejeść na przykład kurczaka, czy jakikolwiek ryb, czy jakikolwiek produktów związanych z białkiem, można wspomóc się białkiem, odżywką białkową. Aczkolwiek jeżeli mamy w swojej zbilansowanej diecie wystarczająco białka, nie trzeba pić tego białka, nie trzeba tak naprawdę w żaden sposób się tym nim zapychać, tak? Jeżeli ta osoba w swojej diecie posiada dużo białka, natomiast nie jest to wystarczająco, tak, wtedy można sobie po treningu wypić odżywkę białkową, czy nawet w ciągu dnia spożyć tą odżywkę. Ale jeżeli to nie jest wymagane, staramy się jak najwięcej białka wyciągnąć z produktów, które je zawierają. Z tych takich naturalnych. Tutaj mamy jeszcze kolejne podchwytliwe pytanie od Izabeli. Czy wierzysz w diety cud? Kiedyś faktycznie były wszystkie diety cud, że weź tutaj pigułkę, prawie że zjedz dwa liście sałaty i już jesteś piękna, już chuda piękna. Nie, kochani, tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o diety cud, powiem tak szczerze, jest dużo diet, które naprawdę w ciągu miesiąca potrafią działać cuda. Schudniemy bardzo, bardzo wiele. Są to diety, które mają 1000 kalorii, bądź nawet mniej, co jest przerażające, bo nasze zapotrzebowanie kaloryczne dorosłego człowieka naprawdę wynosi o wiele, wiele więcej zazwyczaj. Tak więc jeżeli chodzi o diety cud typu 1000 kalorii, dieta Dukana, czy o wiele, wiele innych diet, które opierają się tylko na jednym produkcie albo na jedzeniu ciągle tego samego, kochani, nie, to działa na chwilę. Jeżeli dobrze z tym sobie poradzicie, tak to może działać, jeżeli dobrze się wyjdzie z tej diety, jeżeli dobrze się ją poprowadzi. Aczkolwiek zazwyczaj to jest tak, że schudniemy te kilka kilo i później wracamy do tego, co było, a w najbliższym czasie po prostu te kilogramy wracają z zdwojoną siłą, gdzie nie można sobie poradzić, gdzie też dużo psychicznie to wpływa na nasze samopoczucie i to, jak się czujemy samym sobą. Aczkolwiek jeżeli chodzi o zbilansowaną dietę, może trwa to troszkę dłużej, aczkolwiek działa i po prostu uczymy się tutaj zdrowo odżywiać i to jest takim punktem kluczowym. Nauka zdrowego odżywiania i później naprawdę wszystko idzie z górki. Wszystko idzie z górki. Super. Tak jak to już zaczęliśmy, tak, to jest twój zawód na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy pracujesz i tutaj chyba sobie teraz nie wyobrażasz jakiejś tam innej formy pracy. Jak byś mogła, nie wiem, podpowiedzieć dla osób, bo być może ktoś chciałby także zmienić swój zawód na właśnie to, co ty robisz. Czy to jest bardzo trudne i ile wyrzeczeń ewentualnie kosztuje, żeby móc osiągnąć ten stopień, w którym ty jesteś, czy nie wiem, czy tam są jakieś dodatkowe stopnie, czy to jest trudne? To też jest kwestia indywidualna, aczkolwiek ja robiąc swój kurs na personalnego trenera, pracowałam na full time po 40 godzin tygodniowo, do tego szkoliłam swój język jeszcze angielski, bo tutaj wymagany robiłam kurs tutaj w Anglii w koledżu, tak więc
No, nie miałam, że tak powiem, jakiegoś tam życia, bo pracowałam od poniedziałku do piątku, sobotę i niedzielę siedziałam po kolejnych 8 godzin w koledżu, tak więc nie jest to łatwe, aczkolwiek jest to do zrobienia dla każdego, kto za tym idzie i że chce to osiągnąć, tak? Bo jeżeli jest to czyjąś pasją, czy po prostu ktoś chciałby sprawdzić się w tym zawodzie i tak dalej, to i oczywiście to wszystko jest do zrobienia. Jeżeli język, tutaj mówimy o angielskim college'u, język w miarę opanowany tutaj, żeby się dogadać, do tego pasja, takie chęć pomocy innym, to jak najbardziej nie jest to jakimś trudną rzeczą, bo mówię, tak jak tutaj ja, praca na full time, do tego college, nauka języka, no i sobie poradziłam, tak więc myślę, że nie jedna osoba też również sobie tutaj mogła sobie z tym poradzić. Czy teraz wyobrażasz sobie, że mogłabyś wrócić do innej formy pracy niż którą masz? Czy ten zawód, który właśnie wybrałaś sobie, to jest twoje takie spełnienie marzeń? Czy co dalej byś chciała robić? W którym kierunku dalej byś się chciała rozwijać? Nie chciałabym w żadnym razie nigdy zostawić tego, co robię, bo uwielbiam pomagać ludziom, uwielbiam widzieć te uśmiechy na twarzach ludzi, kiedy uzyskałem jakiś sukces, kiedy sobie radzą z dietą, z treningami. Bardzo lubię pomagać, bo sama przeszłam przez taką metamorfozę i chciałabym pomagać innym. Aczkolwiek chciałabym się rozwijać, tak? Chciałabym tutaj się rozwijać. Mam kilka pomysłów, co bym chciała jeszcze w życiu zrobić, co osiągnąć, jakie kursy zrobić. I tutaj idę cały czas w kierunku sportu, tak? Kierunki typowo pod sport, by móc mieć większe kwalifikacje, by móc rozwijać swoją firmę i swoją osobę również też. Super, super. Słuchajcie, czy macie jeszcze jakieś pytania? Bo tutaj jeszcze byśmy chcieli chwilkę zostać i odpowiedzieć. Macie szansę na to, żeby dostać odpowiedź na pytanie. Czy mamy jakąś specjalną ofertę dla tych, którzy nas dzisiaj oglądają? Czy jest coś, co byś chciała powiedzieć? Sprzedać swój produkt. Twój czas. O, super, dziękuję. Tak, wszystkie osoby, które dzisiaj nas słuchają, chciałabym osoby, które tutaj są w naszym obrębie i byłyby zainteresowane treningami personalnymi tutaj na miejscu ze mną, zapraszam pakiet miesięczny, który sprzedaję tutaj osobom, które chcą ćwiczyć 2 razy w tygodniu. Dla tych wszystkich osób, które tutaj są, będzie tak naprawdę on z trzema treningami darmowymi, gdzie jeżeli ta osoba się zdecyduje na to, by coś zmienić, zapraszam serdecznie. Aczkolwiek osoby, które są tutaj, dzielą nasz większy dystans i chciałyby też zacząć swoją przygodę tutaj z treningami czy z dietą, to przy rozpisaniu diety zbilansowanej trening rozpisuję gratis. Tak więc Okej. zapraszam serdecznie. Zapraszam Super. serdecznie. Można na fanpage'u bądź na prywatnym profilu do mnie się zgłosić. Czy może ustalimy, żebyś wiedziała, że to są te osoby? Może ustalmy jakieś hasło, żebyś wiedziała, aha, to jest osoba, która była na live'ie i która ten live oglądała i dla niej jest ta specjalna oferta. Masz pomysł jakiś? Kurczę, no tak zaskoczyłeś mnie, powiem ci. No bo to trzeba Powiem. byłoby zobaczyć, tak? Nie wiem. Dzisiaj mamy czwartek, czwartkowy live. O, Jak ktoś możliwe, napisze, tak, super. dokładnie, czwartkowy live, jeżeli ktoś napisze i zgłosi się do Agnieszki, to w tym momencie otrzyma tą super ofertę do tego, aby móc rozwijać i ćwiczyć, tak? Być bardziej fit. Bo tak Dokładnie. naprawdę o to chodzi. Ja raz jeszcze chciałbym was zachęcić do tego, abyście weszli na grupę, abyście również polubili fanpage Agnieszki, żebyście byli w kontakcie, żebyście widzieli, jaką wartość, jakie rzeczy Agnieszka prezentuje i możliwe, że z tego skorzystacie. Jeżeli nie wy, to poproście, czy przekażcie to znajomym, bo każdy też może uzyskać jakąś wartość. Nie tylko my, ale może komuś pomożemy. Dobrze, więc ja nie widzę, żeby były jakieś pytania. Czy chciałabyś jeszcze coś dodać? Tak, chciałabym bardzo podziękować firmie SN Account, jak i Tobie, Szymon, tutaj za Dziękuję. dodanie
zaproszenie mnie na tego live'a i bym mogła tutaj zaprezentować swoją markę, jak i poznać się tutaj z ludźmi z waszego profilu i zaprosić serdecznie, tak jak i na grupę, jak i na mojego fanpage'a. Aczkolwiek ja bardzo dziękuję za dzisiejszy live. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni, że będziemy mogli sobie jeszcze więcej porozmawiać i na pewno tutaj się spotkać i pomóc, każdy sobie pomóc, tak? Bo ja mogę tak każdemu odpowiedzieć na pytania, jak i tutaj też zareklamować swoją markę. Tak więc zapraszam serdecznie i dziękuję bardzo. Mi również było bardzo miło Ciebie gościć. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nas obserwowali, komentowali oraz za wszystkie lajki i serduszka, które żeśmy otrzymali. Bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję. Oj, to tutaj jeszcze jakiś... A tu jeszcze dostaliśmy od Patryka szybkie pytanie. Jak najszybciej obciąć wagę za pomocą treningu? Za pomocą treningu. Tak. Jak najszybciej trenować. Nie, no oczywiście, to też zależy jaką wagę i ile tej wagi, tak więc tutaj też kwestia indywidualna. Jeżeli chodzi o treningi, no to treningi full body workout, jak i trening dzielony partiami, tak też mogą tutaj pomóc przy utracie kilogramów czy tkanki tłuszczowej, bo też nie wiadomo o co tutaj pytamy, czy chodzi tylko o kilogramy z tkanką tłuszczową, czy może po prostu jakaś specyficzna waga, do której chcemy dojść i tak dalej, tak? To też jest kwestia indywidualna. Rozumiem. No na pewno też domyślam się, że zbicie wagi z treningami, z dobrą, zbalansowaną dietą na pewno to pomaga, niż tylko same tak, ćwiczenia. Tak. Więc tutaj Patryk, Agnieszka by tobie mogła dobrać fantastycznie również system żywieniowy. Tak naprawdę. Oczywiście. Razem z ćwiczeniami. Tutaj jest akurat Krzysztof Kawulak pyta się o w jakim mieście. Krzysiu, jesteśmy w Coventry. Agnieszka mieści się w Coventry. Tak, tak. Dokładnie. Patryk teraz tutaj zadał kolejne. Co polecasz? Kardio, crossfit czy ciężary? Ja jestem zwolenniczką treningu siłowego, aczkolwiek można go mieszać z cardio, tak jak i z crossfitem, aczkolwiek trening siłowy plus cardio naprawdę działają cuda, tak więc to są dwa typy treningu, które polecam. Okej, dobra, tu mamy jeszcze kolejne pytanie ciekawe. Jaką największą zgubioną wagą u klienta możesz się pochwalić, czyli jak pokazałeś w dół, 50 kilo? Największą wagą to jest miesięczna waga, 6-tygodniowa waga, 14 kilo w dół. 14 kilo w 6 tygodni, wow. Tak. No to ja tutaj mogę wykupić u ciebie jakiś pakiet. Nie dla siebie oczywiście, tam, broń Boże, bo ja akurat moja waga jest idealna. Dobrze, czyli mamy już tutaj informacje o wadze. Dowiedzieliśmy się, jakie możliwości są u Ciebie. Mi naprawdę było bardzo, bardzo miło Ciebie gościć. Ja bardzo chętnie i też często odwiedzam Twój profil oraz wszystkie rzeczy, którymi się zajmujesz, bo są ciekawe, szczególnie jak są fajnie pokazane ćwiczenia, które robisz. Czasami aż wychodzę z podziwu, mówię, rany boskie, to Ty dajesz radę podnosić takie ciężary czy takie rzeczy. No to jest naprawdę duże... Duże brawa, że tak dajesz radę. No i też fajna praca z klientami. Więc to dziękuję jest. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Czekaj, jeszcze tutaj, jak to się przechadza. O, znowu, i mamy tutaj Patryka, czyli Patryk, no normalnie chyba dostaniesz teraz super ofertę od Agnieszki i się umawiacie już na ćwiczenia. Jak to się przekłada, jeżeli chodzi o utratę tkanki tłuszczowej? To chyba to jest z pytaniem, co poleca kardio, ciężary czy inne rzeczy, co właśnie. Tak, tutaj jeżeli chodzi o utratę tkanki tłuszczowej,
Żeby nie utracić mięśni, które są już zbudowane, robimy trening siłowy, przy czym trening siłowy spala bardzo wiele kalorii. Dokładając do tego kardio, spalamy tkankę tłuszczową, przy czym no, nie możemy z tym kardio też przesadzać, bo zaczniemy spalać tkankę mięśniową. Okej, no faktycznie to jest tutaj też widać doświadczenie o tym, że jeżeli na coś ćwiczymy, to możemy albo właśnie zredukować mięśnie, czy zredukować tkankę, czyli możemy sobie tak. Sami, mając bardzo małą wiedzę, wydaje nam się, że sobie to zrobimy, zrobimy tutaj, tak, 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 będzie super, możemy sobie zrobić dużą krzywdę, jeśli o to tak, chodzi. Bo tutaj nadmierna ilość treningu kardio może naprawdę spalić dużą ilość mięśni, których posiadamy, tak więc z tym też nie wolno przesadzać. Aczkolwiek jeżeli chodzi o samą wagę, tak, można kardio, aczkolwiek trening siłowy, zalety treningu siłowego, czyli ujędrnienie ciała, skóra po treningu i po zrzuceniu wagi nie wisi, ujędrnienie, spalanie, jak i aktywowanie systemu nerwowego do tego, by spalał jeszcze więcej kalorii. Tak więc zalety treningu, jestem zwolenniczką treningu siłowego i jeżeli nie ma przeciwwskazań, zawsze, zawsze tutaj stosujemy trening siłowy. Jest bardzo, bardzo dużo elementów, które tak naprawdę poruszyłaś, czyli to faktycznie, to trzeba mieć ogromną, ogromną wiedzę co do tego, a tutaj Patryk dopisuje, że jemu chodziło o wynik tego klienta, który tak dużo, dużo zszedł. Jak to właśnie wyszło? To był właśnie taki siłowy, czy... Tak, trening siłowy mieszany z kardio. Tak, okay. Trening siłowy mieszany z kardio. Czyli klient mój ćwiczył ze mną 3 razy w tygodniu pod moim okiem, tylko trening siłowy ze mną i wykonywał trening kardio 2 razy w tygodniu. Wow, no to naprawdę, naprawdę świetnie, że takie wyniki, tak, że tutaj. Tak. Więc Patryk, musisz sam spróbować, musisz sam zobaczyć, czy tobie. No ty musisz tylko wyrzeźbić, tam u Patryka nie ma co spalać, tylko wyrzeźbić, zrobić inny rodzaj treningu, więc mam nadzieję, że Patryk się do ciebie zgłosi, żebyś mogła mu pomóc w budowaniu jego kondycji. No super, no fajnie, fajnie, że się pojawiają jeszcze tego typu pytania, natomiast no jeśli tutaj nie mamy już żadnych pytań, tak jak mówię, raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za ten super spędzony czas i do zobaczenia i do usłyszenia, więc na pewno będziemy jeszcze my nadawać dalej, natomiast też mówię, obserwujcie wszyscy Agnieszkę, to co ona robi, są linki podane w komentarzach, żeby zobaczyć i móc się do Agnieszki zapisać. Ja bardzo dziękuję serdecznie bardzo. Dziękuję i tak, dobranoc, ja miłej dobra. Nocy życzę. Dobranoc. Dobranoc, dziękuję.